Cześć wam! Hejka! Nowe lokale w Warszawie, no trochę się tego nazbierało, czas to sprawdzić. Będą dwa słone miejsca i jedno słodkie. Pod słodkim już byliśmy. Po jednym ze słonych, po pierwszym, cofniemy się do chwili wcześniej, tak jakby dla nas. Dzisiaj zmierzamy po raz pierwszy do lokalu, w którym już byliśmy, ale w innym miejscu. Dokładnie, chodzi o Vegapa, tak? Tak. Nazwa, żeby nie było, bo byliśmy w warszawskim... Vegapie. Vegap, Vegap, tak? No, są lokale, które podobnie się nazywają. Ale jest to znów wegański kebab. Ten znajduje się teraz w ścisłym centrum, przy ulicy Zgoda. My odwiedziliśmy ten lokal będąc w Krakowie, wtedy fajnie nam się trafiło, był sobie wegap sezonowy, był barbecue, a drugi natomiast jeden z klasycznych. Bejrut. Tak. On typowo był z piklami, z hummusami. Zobaczymy, co nam się dzisiaj spodoba. Sprawdzamy to miejsce, czy jest tak samo smaczne, jak zapamiętaliśmy sobie, jest z Krakowa. Vegapy są jeszcze w Poznaniu na przykład. A lokal, który odwiedzimy jeszcze jako kolejny, już wam zaznaczę, że odwiedzimy drugi dzień po otwarciu. O nie. Podobny zamysł też jest w Krakowie. I w znów. Poznaniu, i na pewno Wrocław, Kraków, chyba Poznań, ale nie jestem pewna. Także są podobne te lokale, są teraz otwarte na świeżo w Warszawie. Wreszcie. Teraz chwila dla was. Zostawcie komentarz, jakie nowe lokale chcielibyście, żebyśmy odwiedzili, bo może któreś umknęły naszej uwadze, a wiemy, że chcieliście filmy z nowymi miejscówkami w Warszawie. Dokładnie, komentarze są wasze. Ale też tradycyjnie zostawcie lajka, jeżeli film wam się spodoba. Na dole kliknijcie czerwony przycisk, żeby zasubskrybować. Oczywiście dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmów. A teraz zatrzymajcie ten film. Weźcie sobie jakieś przekąski. I smacznego. Czego zaczniemy? Wybaczcie mój czerwony nos po pierwsze, bo on na pewno będzie przerażliwie wyglądać na filmie, ale dobra, przechodząc do lokalu, jest większy niż ten krakowski, to na pewno jest tutaj, ja jestem zaskoczona, że jest aż tak duży, szczerze myślałam, że to będzie taki malutki lokal. A to jest naprawdę spore. Jeśli chodzi o to, co zamówiliśmy, przejdziemy od razu do tego, po prostu wegawy, wybieracie sobie, czy chcecie normalnego klasik, czy maxi. Maxi? No oczywiście my poszliśmy w maxi, no bo... kim byśmy byli. Jak to my? Od dzisiaj do oferty przednowej jesteśmy podobno pierwszymi osobami, które go próbują. Nazywa się Cheesy. Jeszcze nigdy nie byłem tak pierwszy. Easy Cheesy. Właśnie się pojawił Easy Peasy, Vegap Cheesy. Tak. Właśnie się pojawiła wstawka o nim na Facebooku. Gęsty, ciągnący sos serowy z ziemniaka i marchewki, chrupiące na czosi. Chrupiące na czosy, wege mięso, świeże warzywa i kiełki. Oczywiście wybieracie sobie stopień ostrości, łagodny. Średni. Bo to oczywiście serowy, no to kto mógł wziąć serowy, jak nie ja? Mój wegap będzie, wiadomo, łagodny. Tym razem wybrałam burgerowe maxi, czyli ogórki kiszone i marynowana papryka. Jeśli chodzi o ceny, 32,90. Oba tyle kosztowały, także to się nie zmienia. Wzięliśmy dzisiaj jeszcze lemoniatki, moja będzie limonkowa. Moja rabarbarowa i kosztowały... 9,90. Możecie tutaj też zjeść ciacho kokosowe, ono jest bez cukru, słodzone erytrytolem. Lemoniady też są bezcukrowe, dlatego właśnie w nie poszliśmy. Dajcie znać tylko w komentarzach, czy kamera za bardzo się trzęsie, bo ostatnio dostaliśmy taki komentarz. Czekam. Nie wydaje mi się. Giganty. Miały być maxi i faktycznie są. Biorę gryza, przypuszczam, że teraz wezmę gryza, powiem wam dosłownie kilka słów i zobaczymy się w podsumowaniu, bo u góry od razu widać masę wege mięsa. Super, bo już na górze jest jeden nachos. Już na start moje jest pikantne. Tak, moje tak. Na szczęście jest łagodne od samego początku.
ale to co mówiliśmy, są tak wytrwane, że powiemy wam w podsumowaniu albo gdzieś tam w połowie sobie zrobimy przerwę i wam troszeczkę opowiemy o tych smakach, bo od góry jest masę wege mięsa, które już na pierwsze ugryzienie jest super. On jest takie soczyste, delikatnie, naprawdę. Można się pomylić z mięsem. Nie róbcie tego w domu. Nie zjadajcie 2,5 eklera, a potem maxi wegaba. Naprawdę to nie jest dobry pomysł. Zdecydowanie. Ale swoją drogą... A nasza ocena to myślę, że 2 na 10. Nie wchodzi tutaj wcale w grę. A tak serio, to tak jak sobie go zapamiętałam z Krakowa, tak było też tutaj. W Krakowie się zachwycałam i mogę teraz szczerze powiedzieć, że w końcu najlepszy wegański kebab pojawił się w Warszawie. Nie wiem dlaczego tak późno, ale lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. Także witamy i miejmy nadzieję, że tutaj się rozgości i że będziecie odwiedzać, bo nowe lokale trzeba wspierać, żeby się rozwijali. Oczywiście, tym bardziej, że no w tym miejscu jest kilka mocnych lokali, więc wcale nie wybrali sobie jakiegoś łatwego podejścia. Co więcej, kilka wegańskich lokali jest dla wegana, jest Vege Kitchen, jest Bracka, Krowa Żywa, w Krowa Żywach też możecie zjeść sobie kebaba. No. Niedaleko mamy Falę, także te wegańskie lokale są tutaj właśnie skupione. Ale miejmy nadzieję, że to nic, miejmy nadzieję, że wegap się obroni. Ja nie myślę, mówiąc że o tym, że obok mamy tutaj bułkę przez bibułkę, gdzie... No jest wiadomo, to fancy lokal, tylko że on jest już od dawna w tym miejscu, dlatego ma rzesze fanów. Co o smaku? Najpierw od tego, jakie to jest wypchane. To jest niesamowite, że naprawdę za 30 zł dostajecie pełen posiłek, którym możecie się najeść. W 100%. Masę dodatków, masę wege mięsa, odpowiednia ilość sosu, mówię odpowiednia, bo nie jest tak, że wy jesteście w połowie, a sos już wam leci po rękach, jest tak, że wy dochodzicie do końca i dopiero czujecie, że go, wiadomo, jak to w kebabach. Coś spłynie zawsze, no bo trzymamy kebaba w pionie, więc zawsze coś delikatnie spłynie, ale to nie jest tak, że gryziemy i już wycieka nam całe, to jest mokre, przemoknięte, no nie, tutaj tego nie ma, ten sos jest równomiernie rozłożony, jest go idealnie, odpowiednio. Jeżeli chodzi o ostrość tego mojego sosu, wydawało mi się najpierw bardzo pikantne, ale to w momencie, jak się przyzwyczaiłem, bo później była taka idealna ostrość, idealna pikantność, że nie męczyłem się z tym, że jest to jakieś mega ostre pali, tylko to było takie delikatna zabawa z moim językiem podniebienia, że tak powiem. Tak delikatnie mu stało po języku taka pikantność. Jeśli chodzi o mojego, był łagodny i był faktycznie łagodny. Ja lubię takie łagodne smaki, a jeśli chodzi o moje odczucia względem tego lekko pikantnego Łukasza, dla mnie okej. Nie mogłabym go zjeść w dużej ilości. Wydaje mi się, że byłby nieco za ostry. Dla ciebie. Ale za to ten serowy posmak. Ja uwielbiam to taki jak wegański ser jest z jakiejś marchewki, dyni, ziemniaka. Uwielbiam właśnie ten odpowiednik w formach sosu i nachosi, który sobie chrupnął. Super tak, akcent. Wybitne. Jeśli chodzi o mojego burgerowego, no co? Pomidor, ogórek, dużo tego mięcha, łagodne sosik. Typowo burgerowe, no świetnie. Jak się zastanawiacie zjeść burgera, kebaba, zjedzcie to. Tylko inna forma, nie macie sobie zwykłego kotleta ani nic, ale macie wszystkie te same dodatki i wszystko smakuje bardzo podobnie. No mega, jestem tak zadowolona. Cieszę się, że przyszliśmy do tego miejsca i nie zawiedliśmy się tym, że na przykład są sieciówką, ale nie trzymają swojego poziomu. Trzymają ten sam poziom. Wysoki poziom. Na pewno tu jeszcze wpadniemy. Na pewno nie raz, coś mi się tak wydaje. A tym bardziej, kurczę, te, przyznam wam, te takie pozycje sezonowe, co się pojawiają, mega kuszą, bo ja miałam okazję kiedyś jeść tego barbecue, a wiecie, że ja kocham barbecue, także był... Lemoniadki jeszcze bardzo dobre. O Jezu, tak, lemoniada super, ja cenię to, że one są bez cukru, no zniknęły w mgnieniu oka. I limonkowa super, i rabarbarowa super, a jeszcze jest hibiskusowa. Halo, halo, czy nas słychać? To my z przeszłości. Eclair Lab, czyli wybieramy się na eklerki. Miejsce powstało dość niedawno na Pradze, blisko metra Wileński, dworzec Wileński. Zawsze mi się z Wilanowskim myli. Dokładnie, a to kompletnie dwie różne linie. Także zmierzamy lokal, nie lokal, cukiernia, eklerkownia, nie wiem jak to ładnie nazwać, znajduje się
na Targowej, czyli tak w sumie obok galerii, my dopiero tam zmierzamy. Miejsce chyba jest troszeczkę skryte, znajdują się tam eklerki bez glutenu, bez cukru, wegańskie. Czyli coś, na co liczymy, czego brakowało? Oprócz tego podobno mają tam też ciasta i torciki, zobaczymy co my zgarniemy dzisiaj. Wpadajcie na ich Instagrama, tam jest cała ich oferta, naprawdę warto sobie zerknąć, wszystko wygląda przecudownie, mam nadzieję, że będzie też przepyszne. Jest to coś ciekawego, bo w sumie tych eklerków aż tyle wegańskich jeszcze nie ma. Ja nie kojarzę, żeby w ogóle gdzieś były. Lecimy. Mamy nasze eklerki, trafić tam no był hardcore, naprawdę ciężko. Wyzwanie. Ale warto, bo są prześliczne. Ulica Targowa 66, pawilon 23, trzeba tam wbijać jakiś kod, było to całe zamknięte, ale zaczynają się już pojawiać w kawiarniach, szukają miejsc, gdzie mogliby udostępniać swoje produkty. Jest też plan, że niedługo otworzą się na przykład w centrum, na Saskiej Kępie. Trzymamy mocno kciuki, bo było widać, że panie prowadzące właśnie na razie eklerkownie, nazywajmy to w ten sposób, mają dużo zapału, mają... Pasji, przede wszystkim pasji. Było to po nich widać, mają sporo super pomysłów, także ja bardzo trzymam kciuki zawsze za takie osoby. Od razu powiem, mamy sernik dyniowy, którego skosztujemy w domu, bo nie spodziewaliśmy się całego serniczka. Myśleliśmy, że jest kawałeczek, to jakoś byśmy go zjedli. Mamy też 5 eklerków, mamy pistacjowy, mamy karmelowy. Wanilię? Tak, cytrynę i malinę są no, prześliczne, tak jak powiedział Łukasz. Dostaliśmy też informację, że jeśli trzymamy je w lodówce, należy je tak wyjąć 15-20 minut przed zjedzeniem, żeby to ciasto, wiecie... Nabrało swojej konsystencji, nie było takie twarde, zbite. Co więcej, nawet w tym miejscu planują niedługo wypuścić proszki, że będziecie mogli sami wypiekać te eklerki, także bądźcie z nami na bieżąco. Dlatego wpadajcie na Instagrama, bo tam na bieżąco będziemy was o wszystkim informować. Tak naprawdę to tutaj te eklerki zostaliśmy po nie zaproszeni, ale stwierdziliśmy, że skorzystamy z momentu, że dogramy wam to. Dziewczyny powiedziały nam, że tak naprawdę pracują tam dopiero od miesiąca. Od miesiąca możecie próbować tych pięknych eklerów. Sprawdźmy, jak smakują. Wybaczcie, tym razem nie zrobimy gryza przy was, a po prostu zaraz powiemy wam, jak smakują. Będzie na was czekać... Wy już na pewno widzieliście shortsa, tak mi się przynajmniej wydaje, bo shorts na pewno już wleciał. Tam mogliście zobaczyć naszą pierwszą reakcję. Osoby nie oglądające shortsów, nie obserwujące nas na Instagramie, poznają teraz naszą reakcję. Zaczynamy tutaj od cytrynowego. On już jest ugryziony, ja próbowałam malinowego, który był nieziemski, już wiem, że zasmakuje Łukaszowi. Ja wiem, że no, mnie wyrzuciło z butów. Ojo. Zakochałam się, totalnie się zakochałam. Powiem tak, zastanawialiśmy się, czy które zjemy, ale chyba zjemy po prostu wszystkie. Są delikatne, idealne ciasto parzone, te kremy są, o matko! Tutaj brakuje aż słów jakichś, malinowy jest malinowy, cytryna, delikatny posmak cytrynki. Tak, dokładnie. Lekciutko słodziutkie, puchowe, takie delikatne jak chmurka. Koniecznie zamawiajcie w tym miejscu, odwiedzajcie to miejsce, dajmy się im rozkręcić, bo przy tych produktach naprawdę trzymam mocno kciuki, bo to jest przepyszne. I aż chcę więcej, naprawdę chcę więcej tych eklerów i chcę kolejne smaki, pychota. Plan był taki, że zjemy po jednym. Nie mamy ani jednego. Bynajmniej nikt nam nie ukradł, sami je zjedliśmy. Obłędne, malinowy był w moim serduszku, bo smakował jak pączek. Top. Potem wydaje mi się, że klasycznie ta śmietanka, tak? Czy to wanilia była? Nikt nie zorientuje się, że to nie są zwykłe eklery. Powiedziałam, że ja to chcę na weselu. Żartuję, ale teraz wprowadzając, bo wy chyba nie wszyscy wiecie, tych, których nie ma na Instagramie. Także wypadałoby wam powiedzieć, zdałam to sobie sprawę przy jednym z komentarzy, który pojawił się chyba z dwa filmy do tyłu.
Ale dalej wracając do podsumowania, no chyba śmietanka, potem cytryna była bardzo fajna. I tutaj nam jest się rozbieżność, zaczyna... ale to tylko dlatego, że ja nie jestem mega fanem pistacji. Była smaczna, ale nadal dla mnie to jest pistacja, za którą aż tak nie przepadam. Więc pistacja jest dla mnie na ostatnim miejscu, karmel jest na czwartym, a Ada jest odwrotnie. Pistacja była przepyszna i była pistacjowa, było czuć, że to jest pistacja, a nie, że ma tylko kolor. A teraz, no co, lecimy dalej, czas podbijać restaurację. Dawno nie było słodkich wstawek, ale czasami trzeba. Rachciach, czyli lokal, który otworzono tak naprawdę wczoraj, czyli 24 września, mamy 25, udajemy się do niego. Naprawdę już dawno nie byliśmy w lokalu tak świeżo otwartym. Rachciach, czyli pizza wcale nie na kawałki, a po prostu taka jak w Pizzotopi, którą znajdziecie w Krakowie czy właśnie we Wrocławiu. My byliśmy kiedyś w Krakowie, nie prowadziliśmy jeszcze tego kanału. Ostatnio podczas wizyty w Krakowie troszeczkę nas bolało, że nie mieliśmy okazji tam już wstąpić. No ale poznaliśmy wtedy Wegaba, którego teraz odwiedziliśmy w Warszawie. Może przy następnej okazji, gdy będziemy w Krakowie, odwiedzimy Pizzotopię i sobie porównamy z Rachciachem. Teraz idziemy tam. Mogę wam już powiedzieć na wstępie, że na pewno też mają opcję ciasta zwykłego i pełnoziarnistego. Więcej no powiemy wam już na miejscu. Ten lokal znajduje się przy ulicy no, Nowy Świat. Macie blisko siebie pizzę na kawałki. Chmielną, pizzę by the slice. Jeśli ktoś lubi, to pizzę na wypasie. I teraz powstało to Rachciach, ale to już troszeczkę inny klimat. To taki, powiedziałbym, trójkąt bermudzki pizzy. Zmierzamy. Jesteśmy już na miejscu, możecie zobaczyć super neon za nami. Wystrój jest bardzo ładny, naprawdę lokal jest zrobiony. Według mnie super, bardzo klimatyczny taki. Oprócz pizzy mają tutaj drinki, jest to dosyć bogata karta drinków wręcz. Mnóstwo jest. Ale przechodząc do pizzy, tak naprawdę każda tutaj praktycznie kosztuje 33 zł. Czy sobie komponujecie i te gotowe kompozycje też? Widzę, że jedna, Stare Miasto, jest za 30 zł. Czyli taka typowa margarita jest za 3 dychy. Reszta w stałej cenie, możecie sobie wybrać ciasto albo zwykłoprzędne, albo pełnoziarniste z domieszką mąki żytniej. Możecie ładować ile chcecie składników i będzie kosztować 33 zł. Zaczynamy od tego, że drugim punktem na pizzy oczywiście jest nasz sos. Macie do wyboru 4 sosy. Później wybieracie sobie jaki chcecie ser, dodatek białkowy, czyli jakąś szynkę, tuńczyka, coś takiego. Następnie warzywa i po upieczeniu możecie sobie jeszcze dodać takie dodatki świeże, typu rukola, oliwa, wiecie, takie już typowe, koloryzacyjne wręcz, można powiedzieć. A co myśmy skomponowali? Och, nasze kompozycje. Jedna jest bardziej, można powiedzieć, klasyczna, już przed nami w sumie. Ciasto klasyczne, sos pomidorowy, mieszanka, 4 sery, czyli pleśniowe, feta, gouda. Gouda jest wędzona i oczywiście mozzarella. Cebula, kukurydza, jalapeno, cukinia, rukola. Druga kompozycja bardziej nieoczywista. I na niej spód pełnoziarnisty, ziemniaki, burak, biały sos z domieszką ziołowego pesto, ser pleśniowy i na górę weźmiemy sobie świeży młody szpinak. Także czekamy na drugą i zaraz będziemy próbować. Jeszcze ja chcę powiedzieć, jest super sprawa, że pytają was, czy chcecie dodatek na całą pizzę, czy nie. W naszym wypadku fajnie się to sprawdza, bo nie wzięliśmy jalapeno na całą pizzę, a na połowę. Ja jestem fanem ostrości, Ada niekoniecznie, więc no, to się... No ja lubię, ale umiarkowane. Jalapeno zawsze oddaję, więc... Ciasto jest mega cieniutkie, więc super. Widać, że jest takie super pulchniutkie. Mogę powiedzieć, że stworzyliśmy fajną kompozycję, naprawdę smaczną. Ale tego akurat byłam pewna, że połączenie składników będzie ok. Jest super, tak jak powiedziałem, ciasto jest pulchniutkie. To było widać na pierwszy rzut oka. Jalapeno w tym wypadku mamy czerwone, więc wydaje mi się, że ono nie jest aż takie pikantne. Może się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. Ja przynajmniej czuję, że nie jest. Mamy super kompozycję, tak, ale świetne są składniki, są świeże. Sos pomidorowy jest bardzo dobry, jest delikatny. Możecie też wziąć opcję pikantną. A teraz czekamy na tą drugą pizzę, ja jestem jej jeszcze bardziej ciekawa, bo kocham pełnoziarniste spody. I no... super sos jest.
Jest i nasza druga pizza, która pachnie no cudownie, ale jeśli kochacie zapach buraka, bo pachnie tak typowo buraczanie, no co, ja już próbuję, mówię, tak się nie mogę doczekać. Sam pomysł ziemniaka na tej pizzy był po prostu naszym najlepszym chyba strzałem, mam nadzieję. Nice. Uważam, że kolejna udana kompozycja, także nie bójcie się komponować własnej pizzy, tylko przemyślcie sobie składniki, nie dawajcie tego, co lubicie. Lubicie, tylko bierzcie tak, żeby te składniki, które lubicie, się łączyły ze sobą. To swoją drogą, ale możecie eksperymentować w sposób, który takim myśleniem nieszablonowym możecie pójść, bo ten ziemniak, wow. I ten burak, wow, ale ten sos, to, że on jest taki ziołowy, że czuć to pesto, jest zarazem kremowy i ziołowy, więc jest to coś innego, coś oryginalnego, bo takich sosów się nie spotyka za bardzo na pizzy. Jak macie sos biały, to jest po prostu sos biały. Co więcej, ciasto jest tak samo pulchne, jak to ciasto pszenne, jak to zwykłe. Także to się bardzo ceni, że jest ciasto pełnoziarniste i ono jest dobrze zrobione. Po prostu pysznie. Cena według mnie naprawdę odpowiednia za taką pizzę. Zdecydowanie, nie za wysoka. A tym bardziej, że jednym takim całym plackiem się najecie, także konsumujemy dalej i widzimy się już w podsumowaniu. Trochę gadania, ale nazbieraliśmy sporo fajnych informacji. Tak naprawdę mieliśmy możliwość tak jakby porozmawiać z doradcą kulinarnym. Z osobą, która tutaj czuwa nad wszystkim. Odpowiedziała nam na nasze 3 pytania, zaraz wam powiemy jakie. Zadaliśmy pytanie odnośnie tego, skąd pomysł na to miejsce i nie jest to kolejna pizzopopia. To miejsce ma być inne, ma być rachciachem, mają być inne ciasta w przyszłości. Inny spód. Możemy chyba zdradzić, że w planach jest konopne. Co jest według mnie super opcją, bo ostatnio wszystko co konopne robi się takie dość popularne. Dalsze pytanie, które zadaliśmy o sezonowość, o sezonowe produkty, które faktycznie mają się niedługo pojawić. Zapytałam, czy teraz na przykład mamy sezon na dynię, czy ona będzie. Wiadomo, może teraz nie, bo powiedzieli, że chcą się skupić przez co najmniej najbliższe pół roku na swojej bazie, na tym co mają. Dopracować to do perfekcji, co jest moim zdaniem świetnym pomysłem i najlepszym podejściem jakie może być. Czyli doprowadzenie tego, co jest do perfekcji. Czyli bawimy się tutaj tak jak Eclair Lab, którzy też powiedzieli, że mają swoje pomysły, ale wiecie, wolą pójść dalej, gdy będą pewni, że podstawa jest ok, że ta pierwsza fala jest ok, że wszystko jest fajnie, dopiero potem można eksperymentować, można wprowadzać nowości. Bardzo szanuję takie miejsce, bardzo cenię takie miejsca. Zadaliśmy pytanie, które może interesować dużą część z was. Zadaliśmy pytanie o produkty wegańskie. Od razu odpowiedziano nam, że... Odpowiedź nas zaskoczyła, można by powiedzieć, że w sumie nawet pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Mimo, że tych produktów wegańskich odpowiedników nie będzie. Pod tym względem nas to może nie zasmuciło, no jest to takie troszeczkę, wiecie, w dzisiejszych czasach jednak... Czy delikatny był taki szok, powiedzmy, po czym... Gdy... Wytłumaczenie tego nam wszystko jakby w 100% rozjaśniło. Powód jest jeden, nie da rady zachować 100% weganizmu, gdyż tam zawsze może się dostać coś, co nie jest wegańskie, no i bez sensu robić coś na półśrodek, tak? W pełni szanuję taką decyzję. Coś by się dostało, ktoś już by musiał zjeść bądź nie zjeść przez to, że tam się coś dostało niewegańskiego, no trochę bez sensu. To samo dotyczy spodów bezglutenowych, po prostu wyrabiane są tam spody glutenowe, ale tak naprawdę możecie sobie komponować pizzę, która byłaby wegańska, jeśli tak naprawdę by wam zależało i nie jesteście przerażeni tym, że ewentualnie mogłoby się wam gdzieś tam dostać troszeczkę sera. Mhm. Bo możecie sobie wziąć sos pomidorowy, możecie w ogóle ominąć dodatek sera, możecie ominąć proteinę i wziąć już warzywa. Teraz podsumujmy sobie nasze pizzy, które były przepyszne. 10 na 10, można by powiedzieć. Ale szczerze powiedziawszy, Żytnia wygrała. Przez to, że ten spód był inny, sos również był inny, nie był taki tradycyjny. Oczywiście wzięliśmy tą tradycyjną pizzę na tradycyjnym spodzie z sosem tradycyjnym, żeby sprawdzić, czy zwykła opcja podstawowa również jest smaczna. Jest, ale ciekawsza dla nas osobiście była ta druga propozycja.
odwiedzajcie, naprawdę warto. Fajne miejsca, tu na słodko, tu na słono. Na pewno je polecamy, będziemy czasem odwiedzać. To tyle, tradycyjnie nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji z dzwoneczkiem, wpadajcie na naszego Instagrama, na naszego TikToka, udostępniajcie ten film, komentujcie i do zobaczenia w następnym. Wpadajcie na inne nasze filmy. Cześć! Pa!